Cześć, nazywam się Paweł Jagiełło i witajcie w kolejnej mini lekcji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o kilku aplikacjach niezwykle przydatnych podczas fotografowania w terenie. Obecnie każdy z nas posiada swoje kieszeni smartfona, który w dzisiejszych czasach tak naprawdę jest przenośnym komputerem. Oferuje on wiele narzędzi, które bardzo wspierają i ułatwiają fotografowanie. Także biorę telefon i pokażę Wam moje ulubione aplikacje, bez których nie wyobrażam sobie pracy w terenie. Pierwszą aplikacją, którą chciałbym Wam polecić, jest darmowa aplikacja firmy Xaid Golden Hour. Jest to jedna z najważniejszych aplikacji, które pomagają mi przy fotografowaniu zdjęć krajobrazowych. Aplikacja ta pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić najlepszy czas do fotografowania. Jest to niezbędne narzędzie do planowania kadrów i podróży, bo dla wybranej lokalizacji i wybranej daty pokazuje nam, o której wschodzi i zachodzi słońce oraz kiedy zaczyna się i kończy złota godzina oraz niebieska godzina. Po prawej stronie, czyli na wschodzie, mamy czerwoną linię pokazującą dokładne miejsce, gdzie będzie wschodzić słońce. Zaznaczony jest również obszar, w którym słońce będzie się znajdować podczas złotej godziny. A po lewej stronie, analogicznie, czerwona linia będzie pokazywać dokładny moment zachodu słońca. Wchodząc w zakładkę diagram, mamy dokładniejsze wylistowanie, o której zachodzi i wschodzi słońce oraz od jakiej do jakiej godziny trwa złota i niebieska godzina. Możemy też znaleźć informacje o obecnych fazach księżyca oraz o której godzinie księżyc pojawi się na niebie, co jest bardzo przydatne do fotografii nocnej. Jeśli jest szansa na wyjątkową grę świateł przy wschodzie lub zachodzie słońca, to zostanie to zaznaczone na diagramie różowym kolorem. Jednakże jedną z najbardziej przydatnych funkcji jest pokazanie na mapie, gdzie dokładnie będzie wschodzić, a gdzie zachodzić słońce. Bo ta informacja pozwoli mi podjąć decyzję, czy w dane miejsce lepiej wybrać się o wschodzie słońca, czy o zachodzie i mi pozwala zaplanować, gdzie muszę stanąć, aby uchwycić słońce w kadrze. Drugą aplikacją, którą warto mieć na telefonie, jest aplikacja pogodowa Meteo ICM. Możemy tutaj znaleźć oczywiście informacje o temperaturze oraz o przewidywanych opadach, ale poza tym jedną z najważniejszych informacji jest poziom zachmurzenia nieba oraz to, czy przewidywane są mgły w najbliższym czasie. Bo jeśli będzie duży poziom zachmurzenia, to nie ma co liczyć na jakikolwiek wschód lub zachód słońca. Natomiast całkowity brak chmur też nie wróży spektakularnego światła. Natomiast najlepsza sytuacja jest wtedy, gdy niebo jest częściowo zachmurzone, to słońce może przepięknie barwnie podświetlić chmury. Poziom zachmurzenia możemy sprawdzić na ostatnim wykresie i informuje nas o tym szary wykres. Gdy jest niebieskie tło, to informuje to nas o przejaśnieniach, a im wyższy szary wykres, tym większe zachmurzenie. Odcień szarego wykresu to wysokość chmur. Im ciemniejsze, tym chmury niższe. Kolejną niezwykle ważną informacją jest szansa pojawienia się mgły. Na najniższym wykresie, jeśli pojawią się pomarańczowe słupki, oznacza to, że przewidywane są mgły i wysokość tutaj słupków odpowiada jej gęstości. A mgły to świetny temat do wykorzystania przy fotografii krajobrazowej. Jest to złoty graal dla droniarzy zajmujących się zdjęciami z drona w mieście. Gdy tylko pojawi się taka mgła, to tłumnie lecą, aby uchwycić niesamowite kadry i epickie ujęcia. Należy pamiętać, że prognozy pogody najlepiej sprawdzić na dzień następny, wtedy jest największa szansa, że się sprawdzą. Na koniec warto też zaznaczyć, że aplikacja ta dotyczy jedynie obszarów Polski. Kolejną aplikacją pogodową, którą polecam, jest Windy. Jej zaletą jest, że za jej pomocą można sprawdzić prognozy pogody praktycznie dla całego świata. Dla Polski wolę korzystać z Meteo ICM, ale za granicą to sięgam do Windy. Tak jak wcześniej mówiłem, dla mnie osobiście najważniejszą informacją jest to, czy przewidywane są jakieś opady oraz jakie są prognozy poziomu zachmurzenia. Dużym plusem tej aplikacji jest graficzne przedstawienie zachmurzenia, gdzie łatwo i szybko można zobaczyć, czy czeka nas jakieś przejaśnienie w najbliższym czasie, czy raczej niebo będzie zachmurzone przez cały dzień. I muszę przyznać, że z tego co korzystałem przez dłuższy czas, sprawdzalność zachmurzenia na najbliższe kilkanaście godzin jest bardzo duża. Także jak na razie się nie zawiodłem i mogę gorąco polecić tę aplikację. Kolejną aplikacją, którą warto mieć na telefonie, to aplikacja do podglądu i zdalnego wyzwalania migawki na aparacie. Tutaj nie podam żadnej konkretnej aplikacji, ze względu na to, że każdy producent aparatu wydaje swoją dedykowaną aplikację do zdalnego sterowania aparatem. Warto wcześniej sprawdzić i przetestować taką aplikację, bo może się okazać, że będzie bardzo przydatna w pracy w terenie. Może się okazać, że będzie potrzeba umiejscowienia aparatu w mało dostępnym terenie, gdzie nie będzie możliwości spojrzenia na wizjer lub wyświetlacz. Albo może być sytuacja, gdzie to wy będziecie musieli stanąć w kadrze i zapozować. Dobrze mieć wtedy podgląd wyświetlacza na telefonie oraz możliwość zdalnego wyzwolenia migawki. Aplikacji Google Maps chyba nie muszę przedstawiać. Dla mnie osobiście jest to jedna z najbardziej przydatnych aplikacji do planowania podróży. Poza mapą, zdjęciami satelitarnymi oraz nawigacją, Google Maps oferuje jeszcze jedną niezwykle przydatną funkcję. Można wyświetlić w aplikacji własną mapę z nałożonymi przez nas punktami. Ja przed każdą większą podróżą tworzę w mapach Google'a własną mapę, na której zapisuję wszystkie lokalizacje miejsc,
które chciałbym odwiedzić. Poza lokalizacją zapisuję też przykładowe zdjęcie danego miejsca oraz dodatkowe informacje, które mogą mi się przydać w podróży. Na przykład link do artykułu na bloga, informacje o cenie, godzinie otwarcia miejscówki i tym podobne. Potem, będąc w podróży, mam szybki dostęp do tych informacji i niezwykle mi pomaga w realizowaniu planu wyjazdu. Nieraz zdarzyło się, że gdyby nie Google Maps, zapomniałbym o jakichś miejscówkach, które tak bardzo chciałem odwiedzić. Następną aplikacją, którą polecam, jest aplikacja Komoot. Najprościej mówiąc, jest to nawigacja dla szlaków trekkingowych. Pomaga zaplanować trasę naszej górskiej wyprawy. Pokazuje wszelkie dostępne szlaki, wylicza nam długość i sumę przewyższeń wybranej trasy oraz pokazuje czas potrzebny do jej przejścia. Można też zapisać swoją zaplanowaną trasę na później, a już w czasie wędrówki możemy szybko sprawdzić, w którym miejscu na szlaku się znajdujemy, co pozwala na bieżąco monitorować, czy da radę dojść do wybranego celu na czas. Trzeba pamiętać, że do czasu przejścia trzeba też doliczyć czas poświęcony na odpoczynek oraz na fotografowanie. Trzeba mieć to na uwadze, aby potem nie było zdziwienia, jak trasę 3-godzinną fotograf robi w 6 godzin. Ostatnią aplikacją, którą chciałbym Wam polecić, jest Drone Radar. Jest to aplikacja niezbędna dla osób, które chcą robić zdjęcia z drona. Aplikacja ta pozwala sprawdzić, czy wykonanie lotu w danym miejscu i czasie jest zgodne z przepisami. Na mapie wyświetlane są strefy oraz zasady, na jakich może odbywać się w ich obszarze lot. Dodatkowo, aktualnie, według prawa, musimy zgłaszać w aplikacji nasz lot, który będzie widoczny dla innych użytkowników strefy powietrznej. I w razie, gdyby nasz lot byłby zagrożeniem, na przykład dla przylatującego helikoptera pogotowia ratunkowego, dostaniemy odpowiednie informacje od służb. Aplikacja ta dotyczy jedynie obszarów Polski, ale też są podobne aplikacje dedykowane dla innych krajów. Dobrze mieć pod ręką taką aplikację, aby na 100% być pewien, że nasz lot w tym miejscu jest legalny. No dobra, to byłoby na dziś tyle. Mam nadzieję, że zaprezentowane aplikacje przydadzą Wam się w podróży i pozwolą Wam robić jeszcze lepsze zdjęcia w terenie. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia w kursie. Cześć!